Agata Marchlewicz, artystka, pedagog specjalny. Ukończyła grafikę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Na swoim koncie ma wiele wystaw zbiorowych, jak i indywidualnych. Należy do stowarzyszenia NUF Nowe Rzemiosło. Jest to stowarzyszenie, które promuje artystów i polskie rzemiosło artystyczne. Wystawa Agaty Marchlewicz, Zła Dobra Pani. Artystka na co dzień posługuje się pseudonimem artystycznym Cięta Córa. Zaczęła tworzyć wycinanki kilka lat temu podczas warsztatów u znanej ludowej wycinankarki Lucyny Kozłowskiej, która artystkę zainspirowała do tworzenia swoich własnych wycinanek. Prace Agaty opowiadają historię z jej prywatnego życia, są dość intymne, według mnie są bardzo graficzne, malarskie. Na swoich pracach ukazuje często postać kobiety, bogini ogniska domowego, postacie dzieci, starszych osób, zwierząt, roślinność. Jej prace czasem są niesymetryczne, tym się różnią od tradycyjnych wycinanek. Artystka interesuje się wycinanką chińską oraz żydowską. Dawniej wycinanki tworzono nożycami do strzyżenia owiec. Artystka jednak używa nożyczek do paznokci, co pozwala jej na bardziej skomplikowane wycinanki. Jeżeli chodzi o wycinanie detali, używa do tego nożyka. Jest to taki mały ukłon w stosunku do żydowskiej wycinanki. Papier, na którym tworzy, również nie jest to zwykły papier kolorowy ksero. Artystka barwi go swoją autorską techniką, czyli na początku maluje papier ekoliną, jest to płynna akwarela, następnie wycina wycinankę, później znowu maluje, znowu wycina, na końcu ją woskuje i jeszcze raz wycina. Jest to bardzo żmudna praca, ale dzięki temu artystki wycinanki są bardzo trójwymiarowe. Tak jak już wspomniałam, jest efekt malarski i bardziej głębszy i wyrazisty kontrastowy kolor. Na wystawę artystka stworzyła zbiór wycinanek. Są to wycinanki w większości jeszcze nie prezentowane, zrobione specjalnie na tę wystawę. Jak widać za mną, znajduje się tutaj także mural, który świetnie komponuje się z wycinankami i wypełnia całość przestrzeni galerii BWA. Również został stworzony specjalnie przez artystkę na tę wystawę. Thank you.